Szczęść Boże! Tym starym, tradycyjnym pozdrowieniem witają się górnicy. W dawnych czasach do pracy w kopalni zwoływał górników dzwon górniczy lub głos syreny. Przed zjazdem na dół górnicy przychodzą do cechowni, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Budynek cechowni mieści w sobie obszerną salę zborczą z ołtarzem świętej Barbary, patronki górników, oraz biura kierownictwa kopalni i biura sztygarów. Tu przed zjazdem górnicy wraz ze swoimi sztygarami omawiają aktualną sytuację na ścianach, przodkach, na szybach. Tu odbywa się felezunek, czyli podział pracy. To znaczy, kto, gdzie, co i w jakiej ilości ma do zrobienia. Po felezunku górnicy udają się do łaźni, ażeby się przebrać w ubrania robocze. Górnik przychodzi również do cechowni w innych celach, na przykład po urlop, po wypłatę lub po asygnatę na narzędzia, albo zwyczajnie po opieprz od sztygara za źle wykonaną pracę. W szczególnych chwilach swojego życia, na przykład w dniu urodzin lub przejścia na emeryturę, górnicy przychodzą z kwiatami lub świecą do świętej Barbary, ażeby się pomodlić i podziękować za opiekę. Thank you.
Dniówka górnika rozpoczyna się od zjazdu na dół. Zjazd odbywa się ze zrębu szybu, na którym się obecnie znajdujemy. Górnik do pracy na dole musi być odpowiednio przygotowany. Musi posiadać odzież ochronną, sprzęt ochronny, pochłaniacz, lampę, czasami tlenowy aparat ucieczkowy. Na nadszybiu w czasie zjazdu musi panować porządek i ład. Pilnuje tego wyznaczony do tego sztygar. Górnicy, wchodząc do klatki, zwyczajowo uchylają hełm lub żegnają się znakiem krzyża. Zjeżdżający po raz pierwszy na dół często straszeni są przez starszych górników, że uwaga, za chwilę będzie zakręt w szybie. Górnik zjeżdżający na dół tradycyjnie już wie, że na dole nie wolno mu gwizdać, śpiewać, hałasować i spać. Po zjeździe na dół górnicy przechodzą na kolejowy dworzec osobowy, skąd specjalnymi wagonikami przewożeni są w rejon oddziału. Poszła Karolinka do Gogolina, poszła Karolinka do Gogolina, a karliczek za nią, a karliczek za nią straszyć kobina. A karliczek za nią, a karliczek za nią straszyć kobina. Nie goń mnie karliczku, czego po mnie chce. Nie goń mnie karliczku, czego po mnie chcesz. Joch ci już powiedziała, nie wydać ci chciała, sam to wszystko wiesz. Joch ci już powiedziała, nie wydać ci chciała, sam to wszystko wiesz. Proszę Karolinko, moja mama śpiewa. Proszę Karolinko, moja mama śpiewa. Thank you.
Znajdujemy się w górniczej łaźni łańcuszkowej. Tutaj każdy górnik ma swój łańcuszek, na którym przechowuje swoje ubrania. Po zakończonej zmianie, na federowaniu zadanej ilości wozów, zabudowaniu przodków, górnicy wyjeżdżają na powierzchnię i udają się do łaźni, żeby zmyć z siebie brud, pył i pot. Często sobie wzajemnie pomagając wyszorować dobrze plecy. Po okąpaniu się pędzą do swoich żon, dzieci, chociaż nie zawsze. Czasami trzeba siąść przy kuflu piwa, porozmawiać z kamratami i spłukać z płuc pył węglowy. Nie samą pracą górnik żyje. Po pracy musi być czas na odpoczynek i zabawę. Już w średniowieczu w starych ośrodkach górniczych kopacze spotykali się w karczmie, gdzie na mocy przywileju królewskiego otrzymywali za darmo 4 kwarty piwa. Dzisiaj w okresie barburki we wszystkich kopalniach, uczelniach górniczych odbywają się karczmy piwne. W części oficjalnej karczmy piwnej odbywa się skok przez skórę, czyli przyjęcie młodzieży do górniczego stanu. Po tym rozpoczyna się właściwa karczma, która rządzi się specjalnym regulaminem, na który gwarkowie przysięgają, że będą go przestrzegać. W karczmie absolutnie nie mogą brać udziału kobiety. Karczmą rządzi wysokie i w sprawach piwnych nigdy nieomylne prezydium, na czele którego stoi prezes. Prezes
za niewłaściwe zachowanie się gwarków, karze ich bardzo surowo i okrutnie, na przykład przez zamknięcie w klatce albo w dyby. I tak przy pysznej zabawie przeplatanej górniczą piosenką płynie czas. Ostatni, aż ostatni, dalej.
Jak wszystko w życiu przemija i kończy się, tak musi przeminąć czas pracy zawodowej górnika. Musi nadejść ostatnia szychta. Górnik przechodzi na emeryturę. Pozostają wspomnienia, nadszarpnięte zdrowie i dużo wolnego czasu. Czas ten w większości przeznaczony jest na pomoc żonie w prowadzeniu domu, wychowywaniu wnucząt i uprawianiu ulubionego hobby. W przeszłości było nim uprawianie ogródka, hodowanie gołębi, kanarków. Dzisiejsi emeryci różnią się troszeczkę od swoich starzyków. Są przede wszystkim młodsi. Ich zainteresowania są szersze. Motoryzacja, turystyka, uprawianie sportu, udział w koncertach, kino, teatr nie są im wcale obce. Emeryci spotykają się ze sobą, snują wspomnienia, opowiadają o wierzeniach, o duszkach w kopalni. Nie jeden wnuczek z wypiekami na twarzy wysłuchał, jak to kiedyś starzyk w kopalni spotkał skarbnika. Idę sobie przez podwórze i pyk, pyk, bajeczkę kurze. Mam króliki we chlebniku i gołąbki w gołębniku, a w kadłubku stary kos śpiewa mi na cały głos. Pyk, pyk, pyk z bajeczki, dość, dość, dość gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Wyrąbałem węgla znały, żeby ludziom ciepło dały. Teraz, gdy mi płot bieleje, tam przy piecu kości grzeje. Jeszcze wczoraj taki chwat, dziś już ponad stary dziad. Pyk, pyk, pyk z bajeczki, dość, dość, dość gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka gołąbeczek,
babeczka, ogródeczek, miłych wnucząt głos. To starzyka los. Zawód górnika to twardy zawód. Mogą go wykonywać tylko ludzie odważni, rzetelni i dobrze znający swój fach. Ale to tylko połowa prawdy. Druga połowa prawdy to ta, że górnik to człowiek romantyczny, kochający ciepło rodzinnego domu, bliskich, zakochany w przyrodzie, w malarstwie, sztuce, rzeźbie, kochający muzykę i pieśni, które o jego pracy dla zespołu Śląsk napisał Stanisław Fadyna.